Dziękuję wam wszystkim, ludziska. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Powracamy do trywialnych codzienności życia zwykłego, że tak powiem, i nagrywamy ponownie, a raczej dalej serię Zagrajmy w Cities Skylines 2. Ciężko powiedzieć, bo była znacząca przerwa. Być może na kanale przez was mocno, być może słabo odczuwalna, ale jednak była. Teraz w każdym razie po tej przerwie powracam i dzięki temu możemy spoglądać na dumne lico tego cudownego miasta, którym jest Knurograd, który tak potwornie wam się nie podoba, a mnie się podoba, powiem szczerze. Wy tam cały czas na niego narzekacie. Jak dla mnie wcale źle on nie wygląda. Myślę, że trochę przesadzacie, doprawdy. W każdym razie, polecimy z gameplayem. To tylko wyjdę może jeszcze z trybu fotograficznego. Będziemy lecieli z gameplayem, tylko teraz tak. Na dobry start ustosunkuję się do waszego komentarza. A, no właśnie, chyba taki najważniejszy komentarz, w którym rypaliście mnie. Zresztą chyba całkiem słusznie, tylko która to będzie zakładka? Czekajcie, bo właśnie miałem tą delikatną przerwę. A, to będzie tutaj! Boże, komo w tej zakładce cały czas źle klikałem i robiłem znaki stopu, a tak naprawdę jakbym klikał prawym, to bym usuwał sygnalizację bez żadnych reperkusji. Ale nawet jeżeli klikam prawym, to i tak mi powstaje stop. Więc nie wiem, czemu tak pisaliście, no bo wychodziłoby na to, że i tak tak jest, no. Klikam tak, klikam tak. A, dobra, czekaj. Czyli muszę kliknąć lewym, postawić, dopiero potem jeszcze raz prawym i dopiero teraz mi się usunął. O Boże! To naprawdę mogłem na to nie wpaść, ludziska. Musicie mi wybaczyć takie rzeczy, no ale to nie było dla mnie takie oczywiste, że trzeba lewy, prawy, potem lewy, prawy, prawy, lewym, nie wiadomo co. Z prawego do lewego, lewy do prawego, a kto nie wypije tego we dwa kije. W takim razie tu trochę będzie tych skrzyżowań do poprawy. Na przykład myślę tu z całą stanowczością, czyli stawiamy i usuwamy. Tak jest. Te rzeczy, które sobie zepsułem w ten sposób w moim mieście, zanim ja to wszystko naprawię, troszeczkę wody w rzekach upłynie, ale powiedzmy sobie szczerze, że ważne, że już wiem, jak to tam teges śmeges i ważne, że już będę to dobrze robił. O! Tutaj sobie stopy pousuwamy. Myślę, że one nie były konieczne w tym miejscu. Czy w tym miejscu byłyby konieczne? No dobra, tutaj może jeszcze, chociaż z drugiej strony tam jest zjazd z autostrady, to się może trochę korkować w przyszłości. Na razie tutaj sobie stopa też usuniemy. Trochę dziwnie, bo tutaj powinna być sygnalizacja świetlna. To jest potężna arteria komunikacyjna w centrum miasta. No ale z drugiej strony myślę, że faktycznie dzięki usunięciu takiej sygnalizacji w tamtym miejscu mogę tych korków troszeczkę jakby uniknąć. Z pewnością na rondzie postaram się tego procederu dokonać, czyli pousuwać te wszystkie dziady. Tu jest w ogóle stop? Chyba? Nie no, linia na drodze wskazywałaby, że jest. Tutaj to na pewno, na bank, to dzięki temu na pewno, no to pomoże. To jestem święcie przekonany, że pomoże. Inna kwestia, tak narzekałem na te korki. W ogóle tutaj to, nie wiem, z czego to wynika, bo to jest w ogóle niepotrzebne tutaj skrzyżowanie w tym miejscu. Ja tak często narzekałem na te korki, ale prawda jest również tej natury i maści, że one po części wynikają z budowy nowych dzielnic, bo w momencie, kiedy ja stawiam... A to co? Aha, bo ja tam pod ziemią mam, dobra. W momencie, kiedy ja stawiam ludziska, nową dzielnicę miasta, czyli na przykład buduję sobie, no cóż, no jakieś tam osiedla mieszkaniowe, to potem ludzie do tych osiedli muszą dojechać. Więc w tym momencie przez kolejne ileś tam godzin będę miał potężny korek i to jest nie do uniknięcia, no bo muszą po prostu masowo zmierzać w tym kierunku. Tu bym to usunął, tutaj nawet nie ma. No, trochę tak trzeba tutaj popracować nad tym, bo faktycznie mocno namodziłem przez to, że nie wiedziałem, że tej opcji, po prostu, że źle z niej korzystam. Tu jest w ogóle korek, to jest zjazd z autostrady. Tylko, że tego korku to ja raczej nie uniknę, wydaje mi się. Nie będzie to chyba możliwe. W przyszłości będę miał jeszcze mniej korków, dlatego że... A tutaj czemu korek jest? Tak nie bardzo potrafię znaleźć logiczne wytłumaczenie. W przyszłości tych korków będzie trochę mniej, ja już o tym mówiłem wcześniej, dlatego że jak poprowadzę tą autostradę jeszcze tak na poważnie tutaj, to będę robił kolejne zjazdy. I to też mi rozkorkuje to miejsce, bo na razie tych zjazdów jest stosunkowo niewiele. Z północy oczywiście sporo ludzi jeździ, ale w znacznej mierze jeżdżą stąd. I jeżeli by jechali stąd, to mają dwa zjazdy tak naprawdę. Tutaj jeden, tutaj drugi. No to tak trochę mało, nie? Dobra, nie, przede wszystkim w tym miejscu, tu się często korkowało, więc tu bym chciał trochę tak podziałać jakoś, tylko tak jeszcze zobaczmy, co można było tutaj zrobić. No ten rozjazd nie bardzo jestem w stanie poprawić. Tutaj jest to skrzyżowanie też nie bardzo. Tutaj nie ma. Czy tu mam jakieś stopy? Nie, co ciekawe, nie. No to wpytę. No tutaj niby jest stop, też tak myślę trochę niepotrzebny.
Okej, niech się kierują zasadą pierwszeństwa, czyli tej słynnej prawej ręki. Tak, to jest ludziska. Nie będę rzecz jasna usuwał wszystkich, no bo niektóre są potrzebne. A tu co się stało? A, myślałem. Przez przypadek... Przez chwilę mi się świeciła taksówka. Nieważne. Dobra, czyli to by było to w tym miejscu? Tutaj nie ma... Nie. Tu są małe uliczki, więc tam po prostu nie ma takiej sygnalizacji. No dobra, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze by coś można było tutaj poprawić, naprawić, zmienić z tej perspektywy? Tu są te małe uliczki. To chyba po tej stronie miasta nie ma takich rzeczy. Może w sferze przemysłowej. No tutaj na przykład z całą stanowczością... A czemu? Aha, bo to jest jedno wielkie skrzyżowanie. Nie, tutaj z całą stanowczością mogłoby... A poradziliby sobie z tego, powiem sobie szczerze. Tutaj akurat jest taka sytuacja, że ta arteria jest bardzo często korzystana, a ta przeciwpołożna no bardzo rzadko jest wykorzystywana, więc myślę, że to nie byłoby głupie, żeby rzeczywiście tutaj uprawnić jedną do takiego wzmożonego ruchu. Jak to wygląda w tym miejscu? Tutaj sygnalizacja jest, ale w tym miejscu akurat jest takie przecięcie ulic, że wydaje mi się, że jeżeli ją usunę, to będzie źle. Tak bym coś powiedział, że to by na dobre mi nie wyszło. No i co, no na początek chyba tyle, tak bym powiedział. Jako już tam coś zrobiłem, powiedzmy, że nie jest źle. Druga kwestia, strasznie potwornie rypaliście mnie w komentarzach. Znaczy, w ogóle często jakoś tak mnie bombardujecie za jakieś moje pomysły czy koncepcje. Nie do końca, myślę, zasłużenie, to znaczy po części z pewnością, po części to jest kwestia mojej koncepcji, tak? No koncepcje zawsze są różne. Bardzo mnie na przykład rypaliście za to, że tutaj to... ten punkt recyklingu ustawiłem na południu, że jestem debilem, bo to powinno się na północy. Ja wiem, ludziska, ja to wszystko wiem, tylko że na północy nie chciałem tego lokalizować, bo ja tam cały czas rozbudowuję miasto i nie wiedziałem, gdzie to miasto mi się skończy. A w momencie, gdybym to wybudował na początku tutaj, potem będę musiał przenieść tutaj, potem będę musiał przenieść tutaj. No ile można przenosić jedno złomowisko, czy tam śmietnisko, nie? Więc dlatego to zlokalizowałem na południu. Jak skończę rozbudowę północy, to wtedy tutaj postawię co najmniej ze dwa takie obiekty i wtedy by było lepiej. Natomiast ten, pomimo tego faktu, że jest na wzgórzu, co też zwiększa jego kopcenie, to tak naprawdę nad zatokę mi kopci, więc to mi aż tak mocno nie wadzi. W każdym razie, to co mi pisaliście, to jest taka ważna porada, myślę, żebym zbudował sobie linię autobusową za mapę i to rzekomo wtedy zmniejszy znacząco ruch taksówek. No dobra, to bym chętnie tego procederu dokonał, tylko teraz jeszcze muszę się zastanowić, gdzie te autobusy musiałyby dojeżdżać. Dlatego, że nie może być tutaj zbyt dużo przystanków, bo... one muszą tak w miarę z chlebem tą trasę przekursować, a z drugiej strony zależałoby mi na tym, żeby zahaczyły o takie najważniejsze punkty, o takie huby przesiadkowe, przeładunkowe, coś ten deseń. To ja w ogóle mam jakieś linie autobusowe po tej stronie miasta, w ogóle żadnych. Aha, czyli tutaj rozbudowywałem miasto, a linii autobusowych już nie zdążyłem tutaj wykreować. Czyli tak, zrobilibyśmy tak, myślę, że na początek muszę jakiś... wiata autobusowa... droga z chodnikiem. No wiatę autobusową byśmy sobie postawili na przykład, nie wiem, choćby tutaj. Tu jest zjazd autostrady, to by nawet tak pasowało, żeby przy Central Parku było tak troszeczkę z wyprzedzeniem. Byśmy postawili tu. To się na razie tym elementem miasta nie będę zajmował, tylko teraz bym właśnie chciał tą jedną linię autobusową za miasto zrobić. Czyli ten autobus, zaznaczmy go powiedzmy na ciemny niebieski i on by jechał... Mam taki ciemny niebieski, taką linię? A, może. Nie wiem, ja już mam chyba linię każdego koloru, mi się coś tak wydaje. Taki trochę dziwny zielony. O, i ta linia by szła tu, potem by zahaczała się o hub przesiadkowy, no to myślę, że taki największy hub przesiadkowy to u mnie jest tutaj. No bo tutaj są przystanki autobusowe, przystanek pociągowy, w sensie kolejowy. No i tramwaje też nieopodal jadą, nie? Więc myślę, że tutaj byłoby najrozsądniej. Tylko jak ty byś chciał jechać? Ty byś chciał jechać północą, a ty byś potrzebował jechać południem, bo zaraz się odwrócisz. Czyli bardziej w tym kierunku. Tutaj byś się zatrzymał. Potem byś, powiedzmy, jeszcze z jeden przystanek miał w strefie przemysłowej. Myślę, że, no nie wiem, może źle myślę, ale by to chyba nie było takie głupie. Albo od razu by go puścić na autostradę, bo... oni taksówkami raczej do strefy przemysłowej nie jeżdżą zza miasta, więc od razu weźmy to za mapę i po prostu teraz wrócimy zza mapy z powrotem do przystanku numer 1, czyli tutaj. Może dobrze, może źle, ale faktycznie, jeżeli to ma pomóc, jeżeli ma to zmniejszyć ilość taksówek w moim mieście, które w znacznej mierze właśnie kreują te korki, no zobaczcie, ile tego jest. Aha, w ogóle nie ma. No nie no, trochę tego jest. Każdy żółty samochód to jest taksówka. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 15, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc trochę tego tam jest. Dobra, czyli kolejny temat, powiedzmy, w miarę załatwiony. Ja zauważyłem również, że troszeczkę źle stoję, jeżeli chodzi o placówki pocztowe, to znaczy po tej stronie miasta, trochę takiej jakby północnej, i tutaj na wschodzie jest słabo, więc z pewnością skrzynkę pocztową bym jeszcze zlokalizował co najmniej jedną tutaj, bo po prostu no nie ma jej, no i to mieszkańcy odczuwali. No i chyba nawet ze dwie w tym miejscu, to znaczy jedną może tu. Tu by było? A byłoby. No i jedną gdzieś tutaj, bo faktycznie no tak się już zabarwia na nieciekawe kolory. Myślę, że byłoby lepiej. Nawet jeszcze jedną tu by można było. A takie, wiecie, skrzynki pocztowe to akurat wiele nie kosztuje. Dostępność skrzynek pocztowych powinna się poprawić, mam nadzieję. Placówki pocztowe mam na razie dwie. Być może to za mało, jak na tym podobne miasto takich gabarytów. Zobaczmy. Liczba przesyłek, przetwarzanie. A, czyli jest za mało. Czyli jeszcze jedną placówkę bym musiał postawić. Niestety to są potężne koszty utrzymania. Ja obecnie wychodzę na plus na 80 tysięcy. Jedna taka placówka to jest znowu 45 tysięcy kosztów. Więc no, jeden krok do przodu, dwa kroki w tył, prawda? No tutaj trochę zarobię przez coś, no to znowu stracę przez coś innego. I to taka robota z tą grą. No ale trzeba. Więc zróbmy. A czemu tutaj tego nie mogę postawić? Bo co się dzieje? A, mogę. Tak po prostu na czerwono się podświetlało. No i tutaj bym miał jeszcze jedną placówkę pocztową i myślę, że w ten sposób ogarnę wszystko, tak? No, nie wiem. Dziwnie trochę. Nie bardzo się to jakoś poprawiło. Może z czasem się poprawi, ciężko powiedzieć. No ale mam trzy placówki, to już powinno na papierze być trochę lepiej. Czy mam zapotrzebowanie na jakieś tereny? Mam bardzo duże zapotrzebowanie na wszelakie, wielorakie tereny, więc polecimy sobie z zakupem kolejnego kwadratu. Myślę, żebyśmy wykupili... Tak naprawdę to ja bardzo dużo kwadratów muszę wykupić, bo będę chciał z takim ambitnym rozwojem w te rejony mapy iść, ale to nie wiem, czy od razu już dzisiaj, więc myślę, że na początek byśmy wykupili te dwa na północy. Co tutaj mamy? Żyzna, ziemia niedużo, złoża ropy 0, woda gruntowa 0, drewno trochę jest, złoża rudy. Nie płacę za to specjalnie wielkich pieniędzy. Jeszcze ten kwadrat od razu sobie wykupię. Tam byśmy to zrobili. Też mnie tam pouczacie, żebym wreszcie włączył... W ogóle mogę włączyć tryb dnia i nocy? I taka będzie pora. I opcje... Das ist die opcjone. Gdzie to będzie? Rozgrywka chyba, nie? Tryb dnia i nocy. Zobaczmy, która godzina, jakby to wyglądało. Mamy godzinę... Boże, gdzie się to wyświetlało? Znowu zapomniałem. 12. No to okej, na razie jeszcze nocy nie będzie. Tak to będę okresowo włączał, żeby ten cień się pojawiał, żeby jakoś to słońce zmieniało swoje oświetlenie, no ale z drugiej strony nie chcę was męczyć tą nocą, bo faktycznie... No krzyczeliście, że wam się to nie podoba. Co się tu dzieje? Wysoki czynsz. Oj, chyba przesadzasz, naprawdę. Dobra, czyli zabudujemy sobie tamte rejony mapy, żeby znowu troszeczkę ludzi ściągnąć do mojego miasta i żeby troszeczkę dzięki temu zarobić. Myślę, głupie by to nie było. Tylko, że... Jak to... Muszę jakoś rozplanować, bo... To jest to... Tu wyszła droga na północ, taka trochę większa. Tu są drogi ogólnie czteropasmowe. Myślę, te czteropasmówki wypchniemy troszeczkę na północ. Dlatego, że tam niby mają być takie obszary przedmieści, ale to myślę jeszcze dalej na północy, a tutaj to jeszcze mogą być takie wyższe blokowiska. Polecimy troszeczkę z taką zabudową. Coś jeszcze chciałem zrobić dzisiaj, czekajcie. A, wiem co. To zaraz jeszcze z tą zabudową pomyślimy, tylko zanim tego procederu jeszcze dokonam, to byśmy sobie weszli w obszary i pobawili się troszeczkę dzielnicami. Może niespecjalnie mocno, ale zawsze jakoś. Mianowicie, z pewnością bym chciał stworzyć dzielnicę czysto przemysłową, więc tutaj byśmy sobie od tego miejsca, myślę, zaczęli. I by to poszło w takim rycie kolorycie. Tutaj, żeby to objęło już tak z przyszłościowo obszary, które będą zabudowywane. I tak... Oj, nie, bo to by mi objęło autostradę. To ja autostrady nie chcę. Myślę, że tak. Jakoś tak by to było. No, i tak by to właśnie wyglądało. Mamy pierwszą dzielnicę, Wyszułki Bystre, dziwna nazwa. Śmierdziowo będzie, o! Ale z dużej litery, na Boga. Śmierdziowo Bystre, o! Śmierdziowo Bystre,
No i za ambitnie. No i teraz zobaczmy, co ja tu w ogóle mogę zrobić. Mogę uchwały podpisać na to. No nie było to fajne. Nie wiem, co się tak naprawdę od Janie pawiło z tym tytułem, ale wiecie co, że mi się po prostu skraszował. Wywaliło mnie z gry, nie zapisało mi nic, więc musiałem na nowo to wszystko zrobić, co przed chwilą żeście widzieli do tej pory. Chyba nadrobiłem, chyba już wszystko zrobiłem, ale jeszcze właśnie, zapomniałem poza nagrywaniem o jednym. Mianowicie, czekajcie, gdzie to znowu było? To będzie to. Że pousuwać te znaki stopu, o tym zapomniałem. Więc to jeszcze na sekundkę zrobimy i już polecimy z nowym gameplayem. Wybaczcie, ale naprawdę nie wiem, co tutaj gra od Janie Pawliła, o co chodziło. Nawet nie chcę zgadywać, tym bardziej, że jak potem ją uruchamiałem na nowo. Wyobraźcie sobie, że... W ogóle zobaczmy, jak to bez tych stopów funkcjonuje. No chyba będzie lepiej, chociaż nie wiem, bo dalej stoją. Może będzie lepiej, może nie będzie, no ciężko powiedzieć. Może te niektóre stopy... Ale czemu oni stoją? Ja tego trochę nie rozumiem. Nie powinni stać. Czemu oni stoją w tym miejscu? Przecież nie ma tutaj stopu. Czemu ty stoisz, człowieku? Bo oni tych pieszych przepuszczają. O mój Boże. Dobra, czyli o to tutaj chodziło. Kurde, to najlepiej by było to rondo bez pieszych zrobić. No bo faktycznie ci piesi hamują wszystko, nie? Tak trochę z dupy. No nie, będę myślał w przyszłości. Tak czy inaczej, pousuwam jeszcze trochę tego, co tam pousuwałem wcześniej i będziemy lecieli dalej z gameplayem. Gdzie ja to jeszcze pousuwałem? Niech sobie przypomnę. Na pewno w tym miejscu... Na pewno w tym miejscu parę takich było głupich skrzyżowań. Z sygnalizacją i ze stopami. Totalnie niepotrzebnych. I na pewno gdzieś tu. Gdzieś tak jakby a la teges śmeges. Tu bym to usunął. No i może to będzie, no zobaczymy. No. Ale ładny track, patrzcie ludziska. Z nisko podłogówką leciał. Zacnie w opór. No dobra, jak coś to tam będę jeszcze usuwał w przyszłości, nie? To się nic złego nie stanie. Mniej więcej... A to co to? Nie wiem, co to za znaczek. Czy co oni mają... Jak brak dostępu dla pieszych? Przecież mają tutaj, na litość boską, pasy. Dziwnie. No nic, tak czy inaczej, powiedzmy, że w miarę niech ta będzie i tyle w temacie. Lecimy dalej. Ostatnio skończyłem na tym, że robiłem to śmierciowo bystre. No i teraz zobaczmy, co ja tak naprawdę tutaj mogę rozwinąć. Mogę rozwinąć uchwały dla tej konkretnej dzielnicy. Możemy sobie zrobić opłatę za parkowanie na poboczu. W tym momencie byśmy zarabiali na tym, więc niby dobrze. Osiedle strzeżone, no to dla przemysłu raczej nie bardzo, ale zwiększa oczywiście bezpieczeństwo. Progi zwalniające, które zmniejszają prędkość pojazdów. Mniejsze ryzyko wypadków, obniżenie ryzyka hałasem. No to też ma chyba same pozytywne reperkusje. Ale ludzie będą wolniej jeździli, przez to będzie większe zagrożenie korków. No to też tak trochę z dupy z drugiej strony, nie? Recykling. Ogólnie zachęca mieszkańców obszaru do recyklingu, to obniża ilość wykorzystywanych zasobów, lecz skraca też wolny czas obywateli. Recykling w zakładach przemysłowych. No nie wiem, spróbujmy. Zakaz ciężkiego ruchu. No tutaj absolutnie tego zrobić nie mogę, ale na przykład mógłbym zrobić coś takiego, czyli świadomość zużycia energii. I to ludziska. Obywatelom zwraca się uwagę na energię zużywaną przez ich urządzenia elektryczne z miejsca zużycia energii o 5%. Ja teoretycznie i tak mam nadwyżkę energii, ale... Aha, myślałem, że mi to zmniejsza ilość pracowników. Dobra, myślę, że jeżeli chodzi... Mam oszczędzać prąd, ale lodówka jest jedynym źródłem światła w moim mieszkaniu. Serio? Taka bieda w Grzechosławii, że lodówka jedynym światłem w mieszkaniu? No, nie przesadzajmy, coś mi się jara w ogóle. Szpital mi się jara, ale śmiesznie. Trochę z dupy, ja za ten szpital zapłaciłem majątek, ale ładnie wygląda pożar, ładnie wygląda ogień. Tylko gdzie jest straż pożarna? Czy straż pożarna ma w ogóle zasięg w to miejsce mapy? No trochę tak jakby ma. A, tu jest zaraz obok komisariat. No to kurde mać, powinni szybko rachciach dojechać. Na litość boską daleko nie macie ludzie, więc no... Błagam was. Gdzie wy jesteście, halo? Jedzie tam kto do tego pożaru? Remiza strażacka. No jest kurde zaraz obok. Ale chyba ugosili. Niby nie widziałem jakiejś akcji, żeby tutaj było jakieś gaszenie. Nie widziałem radiowozów. Nic. Nic się nie działo, ale z drugiej strony... A, on na parkingu był. Dobra. Czyli szybko zareagowali, rzeczywiście akcja była... Można powiedzieć natychmiastowa. Przypominam wam, że ja tak naprawdę gram tutaj na rycie amerykańskim, więc zobaczcie, jakie mam wozy strażackie. No fajne. Natomiast jakbym wybrał ryt europejski, no to rzecz jasna byłoby trochę inaczej.
ale mnie się podoba, że mamy Hamerykę. Dobra, w takim razie, służby elektryczne, w ogóle może zobaczę wszystkie zakładki, jak to miasto teraz wygląda. Przyjrzyjmy się, bo dawno się nie przyglądałem, co się mogło rozregulować. Elektryczność, mam sporą nadwyżkę, woda, mam nadwyżkę. Szpitale funkcjonują dobrze, jeżeli chodzi, no tutaj jest źle, dostępność wysypisk jest zła, ale to tak jak mówię, będę rozwijał te części mapy, to tutaj jeszcze gruchnę co najmniej ze dwa wysypiska i będzie lepiej. Co jeszcze mamy? Ochrona przeciwpożarowa jest w porządku, kontrola katastrof, tego na razie nie robię, nie używam, nie korzystam z tego. Policja jest w porządku, chociaż nie mam tych więzień, tylko domyślam się, że więzienie będzie sporo kosztowało, więc tak trochę z dupy. Administracja nie sięga na południe, ale myślę, na razie wystarczy. Edukacja... Szkoła... O kurde! Edukacja podstawowa jest zła. Pomaturalna też jest zła. Naprawdę? No to się nie spodziewałem. Poczekaj, szkoły podstawowe. No, w strefie przemysłowej chyba szkoły nie potrzebują, tak se to koncypuję. Tylko tutaj by mogła jakoś być. Właśnie w tych sektorach mapy, bo tutaj faktycznie jest czerwono. Powiedzmy, na przykład w tym miejscu, nie? Ile podstawówka kosztuje w utrzymaniu? 25, no to jeszcze nie jest tak fatalnie. Czyli tak, jedną podstawówkę tam byśmy gruchli i powinno być teraz lepiej, natomiast pomaturalna? Czyli co? Pomaturalna, no liceum to jest przed maturą, więc to o jakiej wyszkole w ogóle mówicie? Pomaturalna, czyli o tym. Na razie i tak nie mam pieniędzy na to, natomiast ile takich szkół pomaturalnych mam u siebie w mieście? Powiem szczerze, nie wiem. Tu mamy uniwersytet, tu jest liceum, opieka społeczna. Gdzie jest ta szkoła pomaturalna? Tutaj. Czy ja mam tylko jedną na całe miasto? Chyba tak. Tam mi się coś wydaje. Tylko co, no nie muszę od razu budować kolejnej, wystarczy, że tą rozbuduję chyba, nie? Tak bym się to koncypował. Zaraz zobaczymy. Biblioteka. Większe szanse na ukończenie. Więcej przestrzeni dla głodnych wiedzy uczniów. To by było dobre. Miejsca dla uczniów. No widzicie, ona jest taka już trochę przepełniona, nie? Jeżeli bym skrzydła dobudował, to w tym momencie bym zwiększył miejsca dla uczniów, czyli będzie dobrze. Co prawda bardzo mocno mi to siądzie na dochody, ale no, co zrobić? Obecnie wychodzę na plus ile? Ile ja wychodzę na plus? 290 tysięcy? Niemożliwe. Aż tyle zarabiam teraz? Zaraz, niemożliwe to jest. To chyba kłamie. Co wy tutaj pieprzycie mi tu ryba? Hmm. 290 tysięcy na plus wychodzę, a na Boga czemuż to? Potwornie wielki zarobek. Aż dziwne, jakieś takie podejrzane. No ale, no dobra, nie będę się kłócił, nie? Dla mnie całkiem w porządku. Dobra, słuchajcie, w takim razie budujemy teraz tutaj, tak jak planowałem wcześniej, tak teraz byśmy tutaj coś zaczęli stawiać. Jakie ja tu miałem ulice do tej pory? Takie mam proste pytanie. Co się dzieje w ogóle? Nie chcę tam nic zaznaczać. To była ta ulica? Chyba tak. No, to tą ulicę postawilibyśmy prosto jak pysk strzelił na północ. Kurde, no myślałbym o tym, żeby jakieś dzielnice takie bardziej fikuśne zrobić w kształcie jakimś takim innym, ale... Może to jeszcze nie tutaj, może tu za rzeką bym coś takiego na przykład dzielnicę kwiat zrobił, albo dzielnicę palmę, coś takiego, aby to takie śmieszne było. Czemu nie? Natomiast tutaj powiedzmy, że jeszcze nie będę się parał takimi dziwactwami. To by szło na północ, niech by szło z taką szeroką ulicą. To są jeszcze takie dzielnice, powiedzmy, no to nie są przedmieścia, to są takie już, no centrum ścisłe mam tutaj, to jest tak blisko centrum, nie? Więc wypadałoby takie konkretne arterie zrobić. Tu mam taką małą uliczkę i powiedzmy, że w tym miejscu mógłbym kontynuować doktrynę małej uliczki, bo jakoś tak dziwnie to pobudowałem, że bardzo dziwnie to wyszło. Czekajcie, prawdę mówiąc... Ja bym to trochę inaczej zrobił, to jest bez sensu. Ha, tylko jak? Haha, no właśnie. No, jakoś mi się ta siatka rozjechała totalnie. Dziwnie to wygląda. To bym mógł poszerzyć ten park jeszcze o ten sektor i tutaj też zrobić taki park. To by w sumie było fajne. Bo tutaj jest tak... To miejsce w moim mieście średnio mi się podoba. To znaczy dużo jest tutaj zabudowy, mało zieleni. Tu jest trochę, ale to dlatego, że jeszcze nie zabudowałem. A tutaj jest ten jeden park, taki nieszczególnie wielki, więc mógłbym go jeszcze poszerzyć o ten sektor, nie? Żeby tutaj też było tak trochę bardziej zielono. A głupie by to nie było, na pewno by się ucieszyli, nie? My dear... My dear...
Mój jeleniu. No właśnie. Dobra, tutaj byśmy... No kurde, tutaj mi ta ulica nie wychodzi. No po prostu mi nie wychodzi ani w dupę, ani w oko, no. Czemu to takie zrobiłem z taką dziurą? Co autor miał na myśli, nie wiem. Coś musiałem mieć na myśli, coś musiałem mieć w planach, ale jakoś tak głupio to wyszło w opór. Czekajcie, czemu to tak wyszło z południa? Bo tam był taki nieregularny system ulic, dlatego tak wyszło. Mógłbym... Ja wiem, co ja bym tu mógł zrobić. Mógłbym to zrobić trochę inaczej, nie? Czyli to byśmy wyburzyli, ja wiem, co zrobię. Chociaż z drugiej strony może się tak jeden sektor szerszy przydać, jakby jakaś uczelnia czy coś. To są takie większe budynki. Tylko czy ja tam będę potrzebował takie budynki stawiać? Pompą naturalną to raczej tu gdzieś bym postawił chyba. Nie wiem. Szpital tam jest, więc na północy też nie będę stawiał. Chyba nie mam co tam stawiać takiego wielkiego na północy, więc jednak zrezygnuję z takiej koncepcji szerokiego sektoru. No i byśmy po prostu zrobili takiego machnioka, to znaczy zaraz wam pokażę. Bymy zrobili tak, bymy zrobili tak. Representations? No tak widać, że trochę się bawili tutaj twórcy gry, że takie prześmiewcze robili te głosy w radiu. No dobra, nawet to takie śmiechowe, nie? Teraz tak, stąd byśmy jechali, aha, bo mi to tak średnio wyszło, tak? Abstraction! Thank you, professor! Czekajcie, muszę to poprawić. Już widzicie, do czego zmierzam, żeby jednak te sektory tak troszeczkę zmusić do tego, aby były bardziej efektywne. Tak by mi się to marzyło. Nie. Trzeba od początku poprawić. Co się tu od Janie Pawla? Byłoby to? No byłoby chyba. No. No taki trochę dziwny sektor, ale niech taki będzie. I tutaj... Czy tutaj bym ten park... Taki na północ... No chyba by to nawet wyglądało. Albo tutaj ten sektor właśnie taki dziwny pod park. I to by to był taki park po skosie trochę, nie? Na te dwa sektory. Tylko wtedy mi tutaj, no widzicie, park tutaj nie byłby głupi, bo mi tutaj powstał taki pusty obszar, którego nie zabuduję, więc to by takie nawet było całkiem roztropne. Jeżeli chodzi o sektory parkowe, no to czego mi tutaj brakuje w tych rejonach mapy? Co to jest? A, zarząd parku. Ja mam coś takiego jak zarząd parku w ogóle? Chyba... No chyba muszę mieć, myślę. No w każdym razie, co bym chciał postawić w tym miejscu? Takiego fajnego, ciekawego, zjawiskowego. Co tutaj twórcy gry oferują? To by było niegłupio, wtedy bym wykorzystał cały ten obszar. Tylko czy ja tu potrzebuję takich miejsc? No trochę by to poprawiło dla dzielnicy, nie? Na pewno. Basen miejski. Ja basenu miejskiego chyba nigdzie nie mam w ogóle. Mogę... widzi! Możemy sobie to boisko postawić na przykład. Nawet by to było, powiem szczerze. Tylko teraz tak. Mamy boisko do piłki nożnej. Albo... futbolu amerykańskiego. No, jesteśmy w Ameryce, polećmy z tym futbolem amerykańskim. Ile to kosztuje? No jest to tanie, 30 tysięcy dolarów za... Ale to, kurde, to bardzo poprawia. Bardzo, to rzeczywiście zwiększa znacząco. Więc postawmy sobie, myślę, taki stadion. Nie za duży, no trochę mi brakuje... Nie wiem, czy w przyszłości w tej grze się jeszcze jakieś inne pojawią, ale trochę mi brakuje takich, jakie były zmodowane w Cities Skylines 1. To znaczy, tam naprawdę mogłem taki gigantyczny stadion postawić. No taki dochrzanić nieomal jak w Seulu. Dla tych ludzi, co nie wiedzą, w Seulu jest... Dobrze mówię, w Seulu? Nie w Seulu, w Pjongjangu. W Pjongjangu jest, czyli w stolicy Korei Północnej, jest ludziska największy stadion na kuli ziemskiej. No i faktycznie robi wrażenie. Widziałem jego zdjęcia.
No, ale mogłem na przykład stadion gdański postawić, no fajnie, fajnie, a tutaj po prostu, no nie jest to za duże. Jak przystało na miasto moich gabarytów, może nawet odpowiednie, ale jak przystało na metropolię, to tak trochę bidon wieje, nie? W każdym razie, mam zapotrzebowanie na różne rzeczy, to skorzystajmy z tego w tym momencie i troszeczkę pobudujmy czegoś, bo widzę, że chociaż teoretycznie mam zapotrzebowanie na obszary mieszkalne wysokiej intensyfikacji, ale widzę, że mam tutaj takie obszary i nie zostały zabudowane, więc tak trochę dziwnie. Niby mi to zaoferowałem, oni nie skorzystali. Tutaj na pewno bym coś chciał postawić. Znowu ociupinkę tych obszarów handlowych. Myślę, że nie głupio by było. Tylko teraz tak, jak, gdzie i po co, a także dlaczego? No właśnie. Od strony autostrady. Od strony autostrady. No i na północy od strony autostrady też. No myślę, że przy autostradzie to takie nieciekawe obszary do mieszkania, bo jest głośno i smród jest z autostrady, więc to tak bym sobie budował tam właśnie takie obszary pod jakieś tam usługi, pod pracę, obszary mieszkalne trochę gdzie indziej. Tanie mieszkania, czekaj, to są... wysoka gęstość zaludnienia. Czy ja tu jeszcze chcę takie na północy ala wieżowce? Parę by mogło stanąć, może nie jakoś potwornie dużo, ale tak parę. Na przykład w tym sektorze, taki jeden zrobić jeszcze takiej wyższej zabudowy. No można by w sumie. Spróbujmy. Nawet jeżeli nie cały, to chociaż troszkę. I tutaj dalej byśmy już polecieli z taką zabudową. Aha, dobra, już widzę o co chodzi. No, pomyliłem wskaźniki. No czekajcie, w takim razie z tego zrezygnujemy. Pomyliłem wskaźniki, ja miałem zapotrzebowanie na średnią zabudowę, nie na tą najwyższą. No i to sporo wyjaśnia. To w takim razie zróbmy tutaj taką średnią, jak najbardziej. A całe to zabudujemy średnią. Chociaż mogłem zrobić średnią z funkcją tą taką sklepową na parterze, też nie pomyślałem. No ale dobra, trudno. No i tutaj może więcej sklepów, bo widzę, że z tymi sklepami to tak jeszcze by się chcieli trochę rozwinąć skrzydeł. Ludki moje kochane. Moje lundki. No też tak nie przesadzajmy z tym, nie? Ile można sklepów budować na litość boską? Są jakieś granice. Bądźmy poważni. No, od żurawi się zaroiło i mam nadzieję, że to mi też pozwoli zaroić się od dochodów. 300 tysięcy na plus nagle wychodzę. Nie wiem, jak zaczynałem ten odcinek, to wychodziłem z... żeby nie skłamać. Kurde. 70? Jest tak trochę dziwnie dla mnie. Nie wiem, co się wydarzyło w ogóle. Żeby to jakoś rozszyfrować. No z podatków mam gigantyczne dochody, ale co sprawiło, że nagle te podatki tak wystrzeliły? Bo to one się tak zwiększyły, ale dlaczego nagle tak skokowo? Dziwnie. No, wiecie, nie będę narzekał, niby fajnie, ale trochę jestem taki zadziwiony. Pożyczek nie mam. Znaczy, skoro mam takie wielkie dochody, to mogę iść za waszą radą i znowu zmniejszyć same podatki dla obszarów przemysłowych. Co pozwoli mi się prawdopodobnie rozwinąć. Więc zobaczmy, jak to teraz wygląda. No, troszeczkę siadło, ale nie jakoś potwornie mocno. Więc myślę, że to pozwoli przemysłowi... Myślę, że chyba najlepiej by było, żeby to wskoczyło na niebieską linię. Nie? Tylko, że w tym momencie to już w ogóle bym musiał... Aha, niebieska linia to jest, że ja im jeszcze płacę. Niczym na Alasce. Ja bym im musiał jeszcze płacić za to, że oni w ogóle coś u mnie robią. To tak z dupy, nie? Na razie 5%. To myślę, 5% podatku to ja naprawdę chciałbym w takim kraju żyć. Nie mają powodu narzekać. No i tutaj byśmy się zajęli tym sektorem, bo ten stadion postawiłem i fajnie, ale to nie może być wszystko. Tu w ogóle mi jakieś skarpy dzikie powstały. Fajnie by to było trochę zniwelować. Tylko teraz tak, jak te pędzle działały? Wow! No nie o to mi chodziło. Obniżymy to. Kurde mać. Boże, co się tu dzieje? Cizas. O! O matko. Co ja robię? Nacisk pędzla muszę zdecydowanie zmienić, natomiast ja bym to chciał, kurde, jakoś wypośrodkować, nie? Więc wyrównajmy to na litość boską. Może się to udać? Chyba nie bardzo. No nieźle tu namodziłem, trzeba przyznać.
To chyba tylko ja tak potrafię. Ale dobra, już wygładzam, nie jest źle. Jakoś wychodzimy na ludzi. Tylko, że mimo wszystko tu mi taka skarpa powstaje, no w dupę wyjeżdża, no. Poczekaj, a to co robi spadek, zrównując wysokości przekształcanego terenu, to chyba dobre by było. Dobra, i te... Jo! Och! Kurde, znowu nie to kliknąłem. Boże kochany. Czemu tu nie ma cofnij? O, Jesus, no super. Czekajcie. No. Powiedzmy. Nawet tą skarpę udało mi się trochę zniwelować, więc nie jest tak źle. Przede wszystkim nacisk pędzla daj na 10%, bo ty to jakieś naprawdę chore rzeczy odwalasz. W ogóle mógłbym zrezygnować... Poczekajcie, bo może to jest złe miejsce dla tego przybytku. Może ja bym to lepiej zlokalizował trochę gdzie indziej i by już nie było takiej skarpy, na przykład w tym miejscu, nie? No i tam jest w porządku. No i teraz byśmy ten sektor zazielenili, to znaczy drzewka, jakieś tam alejki, tego typu rzeczy. Myślę, głupio by to nie było. Jeszcze jakiś park? A, nie przesadzajmy, tu jest jeden. Tylko właśnie drzewka, alejki, tego typu sprawy, tylko nie pamiętam, gdzie jest ludziska zakładka alejek. Bo jestem ciećwierzem i normalnie zapomniałem. Tutaj niby nie ma. A, tu to było, okej. No, nie, teraz tak, czy byśmy to zrobili? Tu jest taka siatka raczej nieskoordynowana, to znaczy taka losowa i myślę, że nie głupio byłoby odejść w tym samym rycie, również w tych rejonach mapy. To znaczy zrobimy troszeczkę coś takiego jakby zaplanowanego ambitnie, a resztę pokręcimy w taki losowy sposób. Już mówię, jak to będzie wyglądało, mianowicie chciałem zrobić coś takiego trochę dziwnego, trochę śmiesznego, trochę takiego spektakularnego. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Zaraz zobaczycie, do czego zmierzam. Nie bardzo to równe. A trochę mi o to chodziło, żeby było. Okej. No już widzicie, do czego zmierzam, że ogólnie będą takie pokręcone, ale w jednym miejscu chciałem coś takiego symetrycznego zrobić, aby to był jakiś taki element większego planu, który będzie robił wrażenie z lotu ptaka, nie? No, tak by to wyglądało. Wbrew pozorom w centrach miast często buduje się właśnie takie troszeczkę jakieś dziwne kształty, alejek, które mają z lotu ptaka coś sobą symbolizować, czy po prostu dobrze wyglądać, więc nie jest to jakieś totalnie... odklejony od rzeczywistości science fiction. Tak by my to zrobili. No już wygląda tak całkiem intrygująco, nie? Co się tu dzieje? Coś tak trochę inaczej. No i to byśmy polecieli dalej w tę stronę i tu już będziemy sobie kręcić te alejki. To już będzie taka losowa linia. Jest to taki park troszeczkę pokręcony, bo trochę tak w jedną, trochę w drugą, trochę coś symetrycznie, trochę asymetrycznie. No i też myślę, nie głupio. Nie mogę się doczekać, aż tą zieleń Central Parku zaprojektuję. To będzie naprawdę fajne. Ale wszystko w swoim czasie. Tu bymy jeszcze jedną alejkę puścili. Zawsze żałowałem, wiecie czego, w City Skylines, i to zarówno w tym starszym, jak i w tym nowszym, że nie ma, bo chyba nie ma możliwości. Ja się jeszcze upewnię, ale jestem pewien na 90%, że nie ma możliwości. No właśnie, nie ma. Że nie ma możliwości sytuowania obszarów parkowych, skwerów zielonych, czy na przykład związanych z szeroko rozumianą rekreacją, jak jakieś właśnie boiska do koszykówki, czy coś w tym stylu. Nie ma możliwości sytuowania tego... O, idzie noc. Idzie noc, to sobie ludziska... Zaraz wracam. Już jestem! Wyłączyłem noc, żeby oczywiście... Ty, fajnie to wygląda, naprawdę. Wyłączyłem noc, żeby oczywiście nie było tak, że po prostu nic nie widzicie. Natomiast jednocześnie coś sobie przy okazji sprawdziłem i zapisałem grę, bo jakby się miało powtórzyć to, co było ostatnio, no to wiecie, szkoda zapisu. A jakby tu jeszcze zrobić coś takiego? Zaraz zobaczymy. O! This has been a local public service announcement. Aha. No nie bardzo. Nie o to mi chodziło. Dobra, to nie będę kombinował.
I teraz tak, jedziemy dalej z tą alejką tutaj. Coś zacząłem mówić, a chyba nie skończyłem. Żałuję, że nie ma takich możliwości sytuowania tym podobnych jakichś ośrodków rekreacyjnych w miejscach przy alejkach, w parkach, bo w realnym świecie przecież one na litość boską właśnie tak powstają. Jak są korty tenisowe, to bardzo często tam nie ma bezpośredniego dojazdu ulicy, tylko to jest tak alejką parkową, nie? Żeby ludzie sobie doszli. Więc żal dupę ściska, ludziska, że tego nie ma w tej grze. Trochę tak dziwnie, nie rozumiem czemu twórcy uznali, że nie może tego być. Nie rozumiem, nie pani Majem, za głupi jestem, no ale ja osobiście żałuję. Dobra. Coś o Rosji mówią, nie wiem, może o Putinie. Teraz tutaj. O. No i przechodzimy na drugą stronę. A, nie mogę, a czemu? Ha. No dziwne, że nie mogę. No tak trochę niezrozumiałe jak dla mnie. No dobra, no nie mogę, to nie mogę. Nie będę wojował, nie będę się kopał z koniem, nie? Tutaj. Dobra, to powstało źle, to powstało brzydko. To i powstał taki, a może se taki być, taki delikatny jakby, nie wiem, uskok. Nawet to wygląda. No tutaj mam tą skarpę, więc też o tym muszę pamiętać, mieć to jakoś na uwadze. Nie mogę za blisko do niej podchodzić, bo się zrobi bardziej stroma, nie? Okej. Okay. No i na południe. Jakieś takie alejeczki, dupeczki. No, myślę fajnie, podoba mi się. Nie wiem, co wy myślicie, ja uważam, że całkiem szkwarna dziołcha z tej, z tej przestrzeni zielonej. Tak to idzie. O! No. No myślę całkiem fajnie. No i z pewnością drzewa. Drzewa bym tutaj dosadził z całą stanowczością. Jakie? Bladego pojęcia nie mam. Możemy posadzić świerki na przykład. Te drzewa są jakieś takie małe. One, nie wiem czy one jeszcze kiedyś podrosną. Domyślam się, że kurde nie, ale przyznam się, że chociaż... Czekaj. Tutaj to nie. Tutaj to będzie trochę inaczej. W tym sektorze, skoro jest symetria alejek, to też nie będzie symetria zieleni. Tak się to zabawimy. Ale to tylko w tym miejscu. Tylko właśnie, jakby to zrobić? Drzewa naprawdę potrafią być gigantyczne w niektórych rejonach świata. Nawet w Polsce, jeżeli macie jakiś stary dąb, to on potrafi być gabarytów siedmiopiętrowego budynku. No a tutaj to takie wypierdki są trochę te drzewa. Nie żeby coś, no nie że obrazam, ale no tak trochę słabo, nie? Co ja tu mam? Mamy krzewy, mamy krzoczki, mamy drzewka, to zrobimy tak. A to co to jest? Krzew z kwiatami. O, to dobre by było, powiem szczerze. No to niech to będzie taka kwietna aleja, tak bym to widział. Taka kwietna aleja będzie bardzo ambitnym pomysłem. Myślę fajnym. Tak bymy to zrobili. Tak to będzie, proszę państwa. Ale będzie wpyte. Mnie się podoba, no. Naprawdę, myślę, fajną rzecz tutaj projektuję. Leży mi to jakoś po prostu, mi to leży. Tutaj tak. No i jedziemy dalej do ostatniego tego półkola z alejki. Co tam się dzieje? Kogo gwałcą, że ta policja tak przeszkadza? Cizas, co się wyrabia? Halo? 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 A to karetki, no dobra. No, fajnie nawet, fajnie, powiem szczerze. Dobrze to wygląda. A czy jeszcze by się nie dało... Czekaj. Może bym jeszcze tutaj coś podziałał z tymi alejkami? Taką jeszcze, żeby zrobić może? No? Myślę, nie głupio. O. Czy to upiększyło, czy to usztuczniło i ugówniło? Może być. I tutaj byśmy zrobili alternatywnie tak samo. Wiem, że dzisiaj taki odcinek, no może nie za dużo buduje, bardziej się skupiam właśnie na takich rzeczach w stylu zieleń, ale to też jest ludziska miasto, no to wszystko jest budowa miasta, nie? To tak jak w Simsach z budową domu, no czasem człowiek buduje nowy pokój, a czasem człowiek po prostu zastanawia się, jak zaprojektować jakąś małą rzecz.
No teraz się skupiam na takiej małej rzeczy. Ale myślę, że efekt końcowy wynagrodzi. Myślę, że on odda. Dobra. I tutaj to samo z tą alejką. I tutaj. Nie musi być co do milimetra, to są tylko krzaki, ale tak w miarę symetrycznie. No i wpytę. Oczywiście to nie jest jedyna zieleń, która tutaj będzie. Teraz jeszcze dosadzę same drzewa. Dąb. O, i dęby, fajna sprawa. A drzewa już tak normalnie, asymetrycznie, żeby se rosły tam, gdzie mają łańską fantazję. Prastara słowiańska grusza. Prastary słowiański dąb. Dobra, co jeszcze? To jest krzew. Brzoza, niech będzie. Chociaż to, całe szczęście nie mam nieopodal lotniska. To nie będzie niebezpiecznie, że brzozy sadzę. Taki inside joke. No nie powinno się niby z takich rzeczy żartować, ale... No myślę, że nie jest to jakiś potworny żart. Dobra. Tutaj byśmy zrobili... Tak jest, co jeszcze mogę? Orzesznik, niech ta będą orzeszniki. Lipa jeszcze jest, jabłoń. Platan? Klonolistny. O Boże. Lipa. Zaczniemy od lipy. Jak jeździsz, ty głupia lipo? No właśnie. Dobra. Byłoby to. No, myślę, naprawdę fajny sektor. Aż sam bym przy takim parku mógł zamieszkać. Powiem wam szczerze. Trochę zieleni, trochę tego, trochę tamtego. No fajny, fajny rejon. Taki rekreacyjny, świeże powietrze, troszeczkę ciszy. Takie obszary to są naturalne obszary przewiewowe w mieście, bo drzewa są zazwyczaj jednak niższe od takiej standardowej zabudowy wysokomiejskiej. Więc efekt jest taki, że... Znaczy jeszcze zależy w jakim miejscu, no bo jak są jakieś potężne drzewa, to potrafią być wyższe. No ale to wiadomo, że też mamutowca olbrzymiego nie sadzi się w mieście, nie? Czyli sekwoi amerykańskiej, która może osiągać te rozmiary, załóżmy 100 metrów wysokości. Czyli w przybliżeniu 100 metrów wysokości, 20-30, no taki 40-piętrowy wieżowy jest, myślę, plus minus, więc grubo. Nigdy nie widziałem w realnym świecie na żywo, ale gdybym był milionerem, gdybym nagle wygrał w Totka, powiem wam szczerze, gdybym wygrał w Totka, stał się obrzydliwie bogaty, że po prostu złote sedesy bym sobie budował, to byśmy sobie z Bibianką zrobili taką rundkę dookoła świata. Ona na przykład zawsze chciała Japonię odwiedzić, to byśmy się tam udali. Ja zawsze chciałem Amerykę odwiedzić, to byśmy się tam udali. Byśmy sobie zwiedzili właśnie takie największe miasta Ameryki w stylu Los Angeles, San Francisco, Nowy Jork. Wiecie, takie niby zwykłe miasta, ale z drugiej strony tyle lat oglądałeś to za dzieciaka i w dorosłym życiu, w telewizji, te wszystkie miasta. To już takie filmowe się wydaje, takie hollywoodzkie, że chciałbyś te miejsca zobaczyć na własne oczy, nie? Bo ci ciekawią, bo fizycznie, no kurde, no... Fajnie by było, na przykład takie San Francisco, tyle filmów oglądałem w tym mieście, fajnie by to było zobaczyć na własne oczy. Udać się do Alcatraz i tak dalej, Grand Canyon, Las Vegas, czyli oczywiście słynny... Zapora Hoovera, słynna, nieopodal. Te wszystkie takie ważne miejsca, Chicago, wieczne miasto, fajnie by to było zwiedzić. Ale dlaczego o tym wspomniałem, że z pewnością byśmy wtedy się udali też do tych parków w Kalifornii, żeby zobaczyć sobie na własne oczy te największe drzewa świata. Myślę, że to też by było takie dosyć zjawiskowe, co można by było wspominać do końca życia. No, powiem wam szczerze, ładne. No, no dobrze mi to wygląda. No może tak jest, lotu ptaka nie bardzo... Wiecie, co mogłem lepiej zrobić? Już teraz wiem, teraz to odkryłem. Mianowicie ten stadion ustawić z tej strony, tego sektoru, efektem czego tu by mi powstał taki tunel zieleni i to by sprawiało wrażenie jednego takiego foremnego, podłużnego parku. A to by był stadion, właśnie jakieś boisko, takie dodatki. Wtedy by to było bardziej foremne. No a jednak podjąłem inną decyzję, teraz jest takie mniej foremne, ale nie wygląda źle i też, myślę, będzie urokliwe dla ludzi. Tutaj jeszcze mamy fontannę z żabciami, rybciopipciami, też całkiem w porzo. No i myślę, ludziska, że tym pozytywnym akcentem będę zmierzał do zakończenia tego odcinka. Oczywiście, no, może nie zrobiłem jakoś potwornie wiele, ale coś tam się zawsze zrobiło. Na kolejnym klipie dalej będę kontynuował, dalej będę zabudowywał, dalej będę kreował następne dzielnice miasta. Co będę robił, jeszcze nie wiem. Bardzo możliwe, że odejdziemy w tym kierunku,
że tu bym coś wykupił, kolejne kwadraty i zaczął robić, ale to jeszcze muszę przemyśleć. Albo alternatywnie, tak jak kiedyś mówiłem, że farmerstwo tutaj, no bo to też mnie tak męczy, że mam żyzne tereny, po które nawet nie trzeba daleko sięgać, one są zaraz obok i mógłbym tutaj spokojnie sporo farm postawić, co też by mi jakoś poprawiło funkcjonalność mojego miasta, stałbym się bardziej samowystarczalny, no ale to muszę przemyśleć. Na dziś ode mnie to będzie tyle, zatrzymamy sobie upływ czasu. Uuu, troszeczkę zarobiłem z tego co widzę, naprawdę te dochody mi się tak trochę unormowały, stały się przyjemne, efektem czego, no miałem jak zacząłem ten materiał około 500 tysięcy dolarów, teraz mam prawie 3 miliony, więc nieźle. To też da jakąś prerogatywę do dalszego rozwoju. Inna kwestia, że mam punkty. Być może na kolejnym klipie bym znowu wykupił jakieś specjalne budynki, które też pozwolą to miasto troszeczkę rozwinąć, rozbudować. No i po prostu spowodować, że stanie się wygodniejsze dla jego mieszkańców. Poględzę teraz 2-3 zdania o ciekawostkach i rzeczywiście zobaczycie litery końcowe, w cudzysłowie mówiąc, bo ich przecież na kanale nie ma. Na ostatnim klipie ględziłem, z tego co pamiętam, bodajże o tym, że po prostu rozwój miast XXI wieku kładzie nacisk na tak zwane diagnozowanie grup docelowych. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem ostatnio. Czekać się, zapowietrzyłem. Tak jak wam mówiłem ostatnio, chodzi o to, że jeżeli ty miasto rozbudujesz z myślą o jednej grupie, to tak naprawdę druga grupa będzie poszkodowana. Zawsze tak odbywa się rozwój przestrzeni zurbanizowanych, że ze szkodą dla jednych, ale z pożytkiem dla innych. Nie da się inaczej, bo interesy poszczególnych grup mieszkańców się wzajemnie wykluczają. One są ze sobą sprzeczne, więc niestety tak być musi. Przy każdym wielkim projekcie należy usiąść na chwilę przed kartką papieru i przeanalizować, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja, ilu ludziom się ona spodoba, ilu się nie spodoba. Oceniamy rachunki zysków i strat, czysto społecznych, nie finansowych. I tutaj dochodzimy do słynnej wypowiedzi architekta i analityka przyszłości terenów zurbanizowanych, Buckminstera Fullera. Pewnie nie słyszeliście, ale jest to taki gostek, który powiedzmy dla urbanistów coś tam ciekawego może przedłożyć, który zaznaczył, że w 20... Jest to futurysta, tak? On po prostu zajmuje się tym, jak prawdopodobnie urbanistyka będzie wyglądała w przyszłości. No i zaznaczył on, że w XXI wieku troszeczkę będzie inaczej, że ludzie stając się projektantami miast będą kreować struktury wygodne, w których nie będą ofiarami miejsc, które projektują, bo on, Fuller, obecnie uważa, że ludzie są tymi ofiarami miejsc. No wszystko pięknie, tylko w obliczu tego, co powiedziałem, już wiecie, że oznacza to wyniesienie na piedestał jednej grupy docelowej ponad inne kosztem tych innych. Jak mówiłem, przed nami oczywiście ogromne zmiany. Być może sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale miasta będą się strasznie mocno zmieniać w nadchodzących kilkudziesięciu latach. Przed nami są gigantyczne zmiany, wręcz takie zrewaloryzowanie przestrzeni zurbanizowanych. Wiek XX premiował funkcjonalność, efektywność i przede wszystkim grupę zmotoryzowaną jako grupę docelową, gdzie każdy człowiek, a w każdym razie znacząca ich większość, posiadał własny, prywatny środek transportu, którym w siatce gęstych ulic miejskich i masy parkingów starał się operować w tymże właśnie mieście. System widzimy za oknem, system działa cały czas, każdego dnia naszego życia. O ile tylko żyjecie w mieście, no to widzicie go za oknem. W małych miasteczkach może nie do końca go widać, natomiast w wielkich aglomeracjach zdecydowanie widzimy go za oknem. Jest on fajny, bo daje swobodę, wolność i poczucie niezależności. Jest to wygodne, że macie własne auto, wszędzie możecie dojechać w dowolnym dla was czasie. Możecie wybrać dowolne miejsce na mapie, ale system ten jest obecnie na etapie schyłkowym swojego istnienia, gdyż jego funkcjonalność osiągnęła swoje granice w największych miastach i obecnie zwykły, przeciętny człowiek stał się zakładnikiem grupy docelowej, jaką są samochody osobowe. No właśnie. Zauważcie, że miast nie kreuje się już pod człowieka w dzisiejszych czasach, ale pod auta. Projektując nowe miasta, nowe dzielnice czy osiedla mieszkalne, w pierwszej kolejności każdy myśli o tym, jak poprowadzić w nich ruch uliczny, jak to zrobić, aby zminimalizować korki, jakie obwodnice wcisnąć kosztem osiedli, jakie skrzyżowania poszerzyć, jakie parkingi zlokalizować kosztem chodników, kosztem skwerów zielonych, kosztem placów zabaw, kosztem
samych parków. Dzieje się tak za sprawą, iż człowiek XXI wieku jest istotą silnie mobilną i większość z nas przemierza dziennie minimum kilkadziesiąt kilometrów. Nie zawsze tak było. My to odbieramy za normę. Uważamy, że świat taki być musi, tak wygląda od czasu, kiedy się urodziliśmy, więc musi tak wyglądać. Musi tam jest, prawda? Ale musimy być świadomi, że w pokoleniu naszych dziadków tak nie było. W okresie PRL-u ludzie nie mieli zazwyczaj własnych samochodów i korzystali głównie z komunikacji publicznej. Byli znacząco mniej mobilni i świat był inaczej zaprojektowany. Miasta były inaczej zaprojektowane z myślą o tych okrojonych możliwościach mobilnych konkretnych mieszkańców. Więc ludziska, o tym będę ględził niebawem w nadchodzącym odcinku, wątek rozbuduję. Coraz więcej mam takich sytuacji, że ludzie narzekają na wysoki czynsz, ale ja nie mam takich wysokich tych podatków. No, dużo zarabiam, mogę delikatnie zmniejszyć, ale mimo wszystko nie uważam, żebym jakoś drenował tych mieszkańców. No, głównie mam dochody niestety właśnie z tego, więc myślę, że każdy procent mnie mocno zaboli. 9 do 19? Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return. Wow. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little. To jest gigantyczna różnica. Nawet o 1%. No, ja nie wiem. Spróbujmy obniżyć te podatki dla ludzi, no może się trochę ucieszą, powiedzmy takie 18%, od 8 do 18, nie? Zobaczymy. Włącz upływ czasu. No, już mi dochody klękły trochę, ale w miarę możliwości, nie jest jakoś źle. Kocham to miasto, bo zapewnia mnóstwo sposobów na spędzanie wolnego czasu. No ba! No właśnie, nowe sposoby na spędzanie wolnego czasu zapewniłem wam tutaj. Mam nadzieję, że docenicie, kochani mieszkańcy. W ogóle chyba nie mam parków, parkingów w okolicy. Tu jest gigantyczny parking, ale on taki już trochę przepełniony się robi. Wykupiłbym być może tą umiejkę do budowy parkingów podziemnych, dlatego że to by mi się w centrum przydało, a niebawem będę je projektował. Głupie by to nie było. Dobra. Na dziś ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć. No i ważna kwestia. Pamiętajcie proszę o składkach na Patronite, pamiętajcie proszę o łapkach, no i ogólnie o wszystkim. Trzymta się.